Co my tu mamy? 100 golda. Go next. Jeszcze miesiąc do artefakta. No niecały miesiąc do bety. Do bety tam, beta tam 19, to jest raz, dwa, trzy... Cztery tygodnie w sobie równe. No i później tam parę dni do pełnej wersji. No i co? Ryzykujemy. Jak dobiorę chociaż jeden ląd, to jest spoko. Jak nie dobiorę, to będzie lipcem. 19 listopada. No, to będzie Lipton, coś tak czuję. Jest i on. Dobra, go for fucking wounds. Ten artefakt to może być słaby. Ja tak powiem. Ale ponoć kto tak mówi, albo. Znaczy. Stwierdzenie, ponoć ten artefakt może być słaby, to jest takie. Nie w pić, nie w dziwnie, ziomek. No, no może być słaby, to nic nowego. I pewnie dla wielu osób będzie słaby. O co chodzi z tymi landami? Landy to są... Stąd dostajesz manę. Jak grasz w Hearthstone, to masz te kryształki, z których masz manę, a tutaj masz manę z lądów, które są w deku i które dobierasz i tak dalej. No, wyśmienicie. No ja pindole, no nie wierzę. No, no 14 kart, 3 lądy do mnie. Nom. Nie zdąży. Tego i tak nie ma sensu. Dawaj. Czyli on teraz może grać karty stąd, ale nie może grać tych kart. Masz ty kurde gnoju. Ja pierdyko. What the fuck is that? Na wypasie. Dobra. Chcę te dwa lądy obrać właśnie. Dziękuję. Mam całe 8 życia. Bardzo mnie to jara. No faktycznie ten enchant kozacki.
Oż kurwa, no i przez brak jednego ląda przegrywasz, kurwa gierka, mi wkurwa to w tym meziku. Okej, no może robię te kurwa starty niebezpieczne i tak dalej, ale... Można było ptaka nie blokować. No okej, okay, z tym się zgadzam. No dobra, może jednak druga w pół do drugiej nocy to nie jest najlepsza godzina, tak czy siak. Ale kurde, no jakbym dostał ten ląd tam któryś dłużej, bym mógł grać dalej, no to byłoby spoko, bym to ogarnął jeszcze. A brak lądu, skipi jednej tury, czy tam chyba jedna tura, no i tyle. So fucking annoying. Co tam go gali? Zagubiłem, pisać do CDS, to jest osoba, jak karty się rozbijają. No, lepsze to niż w hardstownowy system. Jaki system teraz gram? Ale system się... A, drafta. Chcemy lunda. Boże, sorry, że tak nic nie mówiła się zawiesiłem. Elo. On sam musi to zdiskardować. Ksycy zagra, że zagra to, to skontrujemy to tym.
Mordo. I teraz możemy zanurkować tym, żeby to wywalić, co on tam ma. Zrobimy to. Pokaż łapkę, stary. What the fuck, co to mi kurwa wyskoczyło? To precz. Teraz dogramy Swampa. Robimy se Survival. To wyrzucimy, to zostawimy. To nam się wróci, to nam się cofnie, to nam się przeskoczy, to nam coś tam i graj se. No jest spoko. Mości państwo. Sytuacja ogarnięta. Wiem, Draken, tylko tak spodziewałbym się, że tak wyskoczy... Oh shit. Że jednak wyskoczy ręka, a nie Grave. A tak. Damage. Dobra. Kill opek and... Przydałby mi się removal na to. Nie ukrywam. Co znaczy ta piątka? Co to jest? Ja tego nie mam. Czemu on to ma? Aha, 5 kratów, dobra. Przepraszam. Nora. Czy my chcemy ten ląd? Nie, chcemy removalu. Strzelam, że on to teraz zagra ponownie. Trafiłem. Poczcie, mu imieni. Trafiłem. Flowing. Tym zaatakuję, to zostawię do bloku. Nie chcę ryzykować, że mnie zabiję. Co ty, kartę w ręce trzymasz, ziomek? Proszę cię. Nie wypada. Ouch. Chwila, co on tutaj wyrzuciłem? Chyba muszę przestać bawić się deckiem. Bo zaraz mi się deck skończy. Przynajmniej wyrzucać kartę do Grego.
Ej, no i ma sens atakować, bo i tak zblokuje. Bo nie masz pan 5 pernamentów. To już ten moment, w którym się poddajesz. Kolo jobolo. Pep, 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 pep. Ta gra wygląda nieźle. Bo ogólnie no tam wszystko. Ten. Te gry idą nieźle i tak dalej, tylko. Ja na przykład wczoraj grałem. Wczoraj na przykład grałem drafta i przegrałem wszystkie trzy gry, dlatego że miałem problem z maną. No. Jestem w stanie zrozumieć, że moje YOLO mulligany może są trochę YOLO, no ale też kurwa ile można mieć tych problemów z tą pindoloną maną. Kart mi zostało. Jedyne o co proszę, to już tutaj bez żadnych takich kurde fuck-upów, że przegrywam, bo mam Skrua albo Fluda na tym drafcie. I nie będę jojczył na wynik. Jeszcze maksymalnie 4 gierki. Jak się deck kończy, to przegrywasz. Jeżeli jest taka zasada, że jeżeli masz dobrać kartę, a nie masz karty w deku, to przegrywasz. Ok. No myślę, że na lajcie wchodzi. Sprawda nie ma czarnej many, ale mamy. Ja nawet jak się dobiorę do tego, to jest trzeciej turze powinienem już ogarnąć. Boros. Przyznam, że nie ma logowania, gdy ma się dwa lądy i kartę trzech manek jest nierozważna. Ale ja miałem trzy lądy, ziom.
No zaryzykuję, że dobiorę tego swampa. No gówno dobrałem, standardzik. Chcę kurde zobaczyć co on ma na łapie, bo nie wiem czy mogę blokować, dostrzelam, że... Dobra, tym powinienem zaatakować. Ma to gówno za dwa many, co daje 3 do ataku i first strike'a, czy nie ma? No tak, okej. No dobra. No wypasie. Dobrze. Very dobrze. Przyjacielu ze szkolnej ławki. Dobra, kij zabije to. Nie wiem. Co mnie powiem, żebym był jakimś wielkim zwolennikiem tego zagrania. To zajechać, co? Nie, może być, tylko Londa se wezmę najpierw. W następnej turze zagram se to i będę miał na to manę. Więc jak w tej turze nie wyskoczy nic dużego, to jest luzik. Czy się ogarnę, czy muszę ten stół ogarnąć. No i bez tam niczego. Jeżeli on teraz tego nie zagra, to zagramy to, żeby to zdiskardować. Wielegans. Okej, okay. No to nie jest aż takie straszne. Mentor ma. Mentor nie jest cool. No ale i tak nic z tym nie zrobię. Graj, ale nawet... Chociaż nie, on mentora później daje, nie? Najpierw. Ja chyba najpierw daję mentora, później ja blokuję. Okej. Okay. Spoko, tura spokoju. Sytuacja w miarę ogarnięta. No. Co tam czytałem? Miałeś tak w grze, w której przegrałeś. A, okej. Okej, czaję.
No, może tak było, no mogło tak być, nie ukrywam. Aha, miejka tego gówna. No to nie dobrze. No to nie dobrze. To w takim razie potrzebuję odpowiedzi na to. To let's draw something. Dobrałem wyśmienity ląd. No graj. Okay. O! Aha, z końcem tury będzie się bawił, tak? Co ty robisz? To za jakieś fancy tactics? Dobra. That is cool. That is... Oh my god! That is super almost cool. Mam 7, mam, graj. Jeszcze muszę to z tymi zrobić, kiepami. Muszę to z tymi zrobić i to jest problem. Miałem, że on 3 lądy dobiera z rzędu. No to czasem przegrywam przez lądy, czasem wygrywam. Idźmy z tym. Okej, Tusiu. Kampanii nie potrzebuję. Może lepiej, bo ale nie, no jak on by zaatakował ten mentor, nie. Mam 7 lądów. Teraz pytanie. Nie, zostawię to, bo jak on coś dobierze... Jak on coś dobierze, to wolę mieć na kontrę. Kreatura niewiele mi teraz daje na tym stole. No, końcówka streama jest bliska. Tak, to jest draft. Co on zrobił? Aha, dobra, ten ląd. Choose attacker. No zablokuj stary, weź się pozbądź tego. Ty, ja w sumie on za chwilę... 6 many. Ty, to on za chwilę zacznie we mnie walić, kurwa, za 3. To trzeba się faktycznie pospieszyć. Dobra, dawaj tego szczura, dawaj wszystko. Lecimy z tematem. No, nie ma kart, to on graj.
mogę mieć 4 lądy z rzędu, dobra? To nieźle. Trochę współczuję. Muszę tego przed kombatem robić, starym. Musisz to na początku tury robić. Come on, bro. Chwila, mam 8 lądów. To na pewno chcę zagrać. Najśmieszniejsze jest to, że ja chyba przegram od tych pasywek. No. A zjebałem, to powinienem zagrać przecież, kurwa. Bez sensu trzymałem manę na to, gdybym... O, ja pierdolę. To bet. Bażąco zjebie. Albo mam wystarczająco do meczu, ale nie, nie mam. Ale ja nie mogę tej umiejętności użyć przy jeszcze dużo. Więc... No to już nie, no nawet jakbym zagrał to, to bym nie był w stanie. Ja pierdolę. Przegrywam z kolesiem, który dobiera 6 landów, kurwa, z rzędu, no nie wierzę. So bad. So fucking bad. Powinieneś trajdować robalami już dawno. Bo to jest system zero-jedynkowy. Tak to działa.